tak, znajduję się dzisiaj w podgorzowskim Bogdańcu. Będziemy podróżować Doliną Trzech Młynów. Opowiem historię Bogdańca i historię i miejsce, po którym będziemy podróżować. To jest naprawdę fajne miejsce. Witam. Jesteśmy w Bogdańcu. Bogdaniec to wioska położona na pograniczu Wysoczyzny, takich górek, które wznoszą się tutaj, i Łęgów Nadwarciańskich, czyli takich byłych wylewisk płaskiej równiny. No i pierwsze wzmianki o Bogdańcu pochodzą z roku 1767-68, kiedy tutaj właśnie w drugiej połowie XVIII wieku zaczęła się wielka melioracja. Zaczęto osuszać tutaj bagna, osuszać różnego rodzaju wylewiska, uregulowano rzekę Wartę i na powstałych w ten sposób dosyć żyznych łąkach zaczęto osiedlać tutaj osadników. Wioskę, którą tutaj utworzono, nazwano Duringshof. Ta nazwa miała upamiętnić pruskiego generała Bernarda Aleksandra von Duringshofera, który wsławił się podczas wojny siedmioletniej. I ta nazwa, jeżeli chodzi o generałów, to została nam do dzisiaj, gdyż obecnie wioska nazywa się Bogdaniec. Dlaczego nazywa się Bogdaniec? Nie od Zbyszka z Bogdańca, tylko upamiętnia innego generała, czyli generała Simona Bogdanowa. To był radziecki generał, który walczył tutaj w 1945 i wyzwalał, wyzwalał te tereny. Największy rozkwit Bogdańca przypadał na okres międzywojenny. Właśnie w okresie międzywojennym działało tutaj 6 młynów wodnych, parowych, różnych. W każdym bądź razie aż 6 młynów, przynajmniej 2 tartaki, a słyszałem, że może nawet 3, browar, wytwórnia likierów, palarnia kawy. Także było to miejsce dosyć uprzemysłowione. Natomiast teraz, dzisiaj właśnie, gmina Bogdaniec postawiła na ekologię i turystykę. Jak ktoś chce pobyć z naturą, poprzebywać, poczuć się trochę jak w górach, to te miejsce jest do tego idealne, a do tego wszystkiego ma swoją ciekawą historię. Jak już wspominałem, młynów na rzece Bogdańce, bo ta rzeczka, która tutaj się malowniczo nam wije, nazywa się Bogdanka, było aż 6. Zachowało się nam w jakiejś tam formie 3, z czego jeden można zwiedzać, tak zwany Wielki Młyn. Można zwiedzać, tam są urządzenia, zachowały się urządzenia młyńskie. Można popatrzeć, jak kiedyś pracowały młyny, jak się umówiło, po uprzednim takim umówieniu można zobaczyć, jak wyglądają na przykład wypieki takiego prawdziwego, naturalnego chleba. A on oprócz tego jest tutaj bardzo dużo fajnych miejsc, takich biwakowych. Jest parking, można się zatrzymać, jest plac zabaw dla dzieci, są miejsca na ogniska. Tutaj nadleśnictwo przygotowało właśnie takie miejsca. A oprócz tego jest tak zwana Wyspa Młyńska, która też jest bardzo ciekawa, koło wodospadu, miejsce na ognisko, cudowne. No i ścieżki dydaktyczne, można sobie tutaj pochodzić, są przygotowane 2 ścieżki, jedna łatwiejsza, druga trudniejsza. Obydwie bardzo malownicze i bardzo, bardzo ładne. Jest tutaj w Bogdańcu są też piękne trasy rowerowe. Tak więc gmina postawiła na turystykę, pieszą turystykę rowerową. Tutaj lubię zachodzić, bo tu czuję się tak, jakby było prawie, że w górach. Malownicza rzeczka, młyny, wodospady, takie cieki wodne. No i informacje na temat przyrody. Bardzo ciekawe, parę takich tablic, które wydawałoby się takie rzeczą prozaiczną, mnie tutaj zaskoczyło. Czuję się tutaj naprawdę takie, że tutaj dbają o tego turystę.
Jak już wspominałem, są dwie ścieżki takie dla pieszych, dla uprawiających Nordic Walking. Jest ta łagodniejsza, taka spokojniejsza i ta taka dla bardziej wyczynowców. Jestem osobą, która nie przepada za tłumami i za ludźmi, którzy depczą mi po palcach, dlatego chyba nie zdecyduję się w najbliższym czasie na podróż do Zakopanego, gdzie wszędzie są tłumy, a natomiast tutaj można oddychać i można się cieszyć spokojem i przyrodą. Jeżeli jest ktoś zainteresowany na przykład zabytkami techniki, w starym młynie tu w Bogdańcu można zwiedzać i tutaj są naprawdę ciekawe takie eksponaty związane z młynem. Różnego rodzaju żarna, różnego rodzaju takie mielarki, dokasz, nie dokasz, wiejnie, cudy na winie, widy na kiju, nie znam się na tym, a tu widzimy zdjęcia sprzed wojny, gdy tak jeż przy tym stawie młyńskim już przed wojną potrafiono się cieszyć i doceniać urok tego miejsca. Oprócz starego młyna, takiej budowli i naprawdę szakulcowej, stary młyn powstał w latach 20. XIX wieku. Oprócz tego zachowało się zabudowania właśnie takie gospodarcze i wozownia. W tej wozowni wystawione są ciekawe właśnie powozy, różnego rodzaju bryczki, uprzęże, a na wierzchu stoją maszyny rolnicze z XIX wieku. Jeżeli ktoś się interesuje takimi rzeczami, no to temat jest naprawdę ciekawy. Natomiast jeżeli ktoś woli przyrodę, to też ma tutaj szeroki wybór. Wijąca się rzeczka Bogdanka jest naprawdę urokliwa, a oprócz tego ten tutaj las, ale mało tego, że las. Tutaj są pagórki, które sięgają 60 metrów i widok z nich jest naprawdę, naprawdę fajny. Tak więc zapraszam do oglądnięcia, do zwiedzenia, do odpoczynku tu w Dolinie Trzech Młynów. Miejsce urokliwe, miejsce godne polecenia, miejsce, które lubię i do którego często przyjeżdżam. Zapraszam. Tutaj w tym miejscu, w tej ścieżce, wzdłuż Doliny Trzech Młynów można spotkać pomniki przyrody, a na końcu jest wieża obserwacyjna. Co prawda ta wieża obserwacyjna jest pozarastana trochę drzewami i nie ma z niej takiego widoku, jakby się chciało, natomiast można z niej obserwować przyrodę, a szczególnie ptaki. A ptaków tutaj jest naprawdę co niemiara. Jeżeli ktoś ma lornetkę i zaczai się w takiej wieży, widoki na ptactwo ma zapewnione. A jeżeli ktoś chce jeszcze ciekawsze widoki, to musi się udać trochę parę kilometrów w stronę Kostrzynia. Tam jest inna wieża widokowa.